Siema, jest z nami Dawid. Bardzo mi się spodobało Audi S3. Możesz pokrótce opowiedzieć, co masz dokładnie zrobione z silnikiem? Kupiłeś go w serii, czy coś już pomodzonego? No, auto akurat jak było kupione, już pomodzone delikatnie. Okazało się, że było troszkę mniej koni niż powinno być. Ale seria tu miała ile? 180? 225. To Bamik, Bamik, tak jest. I został dokładnie. Bamik, czy...? No, aktualnie jest Bamik, głowica z ADR-a. Tylko, że pierwszy motor słabo skończył. Co się stało? No tak jak widać tutaj, zostały dwa tłoki. Widzę, że na pamiątkę ze smerfami. Tak, dokładnie, po pierwszym wystrzale. Miałe pytanie, pomocnicy? Tak, tak, tak. Teraz tylko do trzymania. No. No to z pierwszego silnika zostały te tłoki. Teraz jest stroker 2.0. Zakuty, rozwiercałeś? Rozwiercany, został zakuty dół i góra. Odprężony. Na turbinie teraz z Subaru VRX-a. O kurde, a sam wszystko robiłeś, czy oddawiałeś jakiejś firmie? Nie, 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 aktualnie nie mam czasu na tyle, żeby grzebać przy tym. Silnik był wysłany do firmy z Białegostoku, z Turbo Huba. Chłopaki złożyli słupek, tutaj na miejscu już był tylko poskręcany na podzespoły po prostu, wsadzony. Aktualnie docieramy i docieranie będzie pewnie pod koniec tego miesiąca. Najważniejsze, co ludzi pewnie interesuje, powiedz, ile ma koni i ile niuta? Aktualnie jeszcze nie wystrojone, plan na 450 koni, jak wyjdzie troszkę mniej, no to nic na to nie zrobimy, wiadomo jak to z takimi mocnymi silnikami, 1.8 turbo, no nie wiadomo, planuję 450 koni, ale może być troszkę mniej. Ważne, że jest czterobud, bo w Wojsce to by to nie dało rady, u mnie no, 337 i jest lipa. No tutaj czterobud to powinno sobie radzić, liczmy, że wyjdzie tyle, ile jest zaplanowane. Przejdźmy może do środka, pokrótce pokażę w środku, bo kubełki mi się bardzo podobają. Dużo przeróbki z takimi kubłami, to są jakieś z innego auta, czy dokładnie z jakiegoś modelu? Fotele są z Corsy OPC, u mnie akurat schowane stare stelaże z oryginalnych foteli, no. Żeby po prostu to pasowało. Troszkę za wysoko, dałoby się to przerobić, ale... Ale zegarów jest to moc duża, bo jak dużo zegarów, to duża moc. Miejmy nadzieję, że tyle będzie, ile trzeba. Dobra, dziękuję bardzo za wywiad, pokrótce powiedziałeś, niech furka jeździ.